Janno, reprezentujesz branżę, no, po części spożywczą, odżywczą właściwie, tak? Na co dzień zajmujecie się zdrowym odżywianiem. Skąd pomysł na fundację? Fundacja jest następstwem tego, czym się zajmujemy. Od lat związani jesteśmy ze zdrowym odżywianiem, ze zdrowym trybem życia i Fundacja Dietering również promuje zdrowy, aktywny tryb życia. Przy okazji mamy też swoich podopiecznych, którym pomagamy właśnie przez akcje, które są ściśle powiązane ze sportem, również z warsztatami kulinarnymi, z akcjami właśnie biegowymi, z maratonami. Organizujemy również rajd rowerowy, który wystartuje w Sączu, będziemy go kończyć w Gdańsku, również dla naszych podopiecznych. Dzisiaj jesteśmy na balu charytatywnym na rzecz... Na rzecz podopiecznych Fundacji Dietering. Mamy już ich trójkę. Jest to 2 piętnastolatków, obydwaj o imieniu Kuba i dla Anity Lewandowskiej, która została zaatakowana przez męża siekierą, straciła dziecko i w tej chwili jest to osobą, jest najnowszą osobą w naszej fundacji, ale też osobą, która najpilniej i najbardziej potrzebuje tej pomocy. A powiedz mi, czy trudno jest żywić Polaków? Propagujecie zdrowe odżywianie. Czy to jest trudne? Jesteśmy bardziej świadomi, czy jednak wciąż musicie propagować to zdrowe odżywianie? Świadomość Polaków jest coraz większa, co nas bardzo cieszy, ale niestety dużo informacji nasi klienci mają z Google, więc to niestety nie są informacje do końca prawdziwe. Natomiast my cały czas szkolimy ich, cały czas mówimy o tym, jak powinien wyglądać zdrowy tryb życia. Aczkolwiek już widać poprawę, widać to, że jednak jest coraz większe zainteresowanie takim zdrowym odżywianiem i coraz większa świadomość Polaków. Każdy może zamówić u Was catering? Każdy, obsługujemy już niemal wszystkie miasta w całej Polsce, więc nawet jeżeli są osoby aktywne, które podróżują po całej Polsce, każdego dnia możemy dostarczyć im w inne miejsce. A czy dieta dla osób, które mają jakieś obciążenia chorobowe, też konsultujecie ją i jest jakby dobierana pod tak indywidualnym kątem? Tak, mamy zatrudnionych dietetyków, którzy każdego naszego klienta, który wymaga kontroli czy konsultacji dietetycznej, taką konsultację u nas otrzymuje i nawet mamy osoby, które mają nawet otyłości kliniczne czy inne schorzenia, insulinooporność, korzystają z naszych diet z powodzeniem, dobieramy im również diety indywidualnie. Super, dziękuję Ci bardzo i przyczyniam się z Wami do krzewienia kultury jedzenia. Dziękuję bardzo.